W poprzednim filmie całkowaliśmy funkcję x do trzeciej razy pierwiastek z 9 minus x kwadrat. No i zrobiliśmy tutaj dwa podstawienia, dwie zamiany zmiennych. Najpierw podstawiliśmy x równe 3 sinus theta. Przekształciliśmy funkcję podcałkową i stwierdziliśmy, że wygodnie będzie dokonać jeszcze jednego podstawienia. I podstawiliśmy u równe cos theta. I jak mieliśmy funkcję podcałkową jako funkcję tej zmiennej u. To udało nam się wykonać całkowanie. No i dostaliśmy funkcję pierwotną w tej postaci, która tutaj jest. No ale ona tutaj pozostaje cały czas jako funkcja tego parametru u. I musimy teraz odwrócić te dwa podstawienia i wyrazić tę funkcję jako funkcję zmiennej x, tej od której zaczęliśmy, która jest zmienną w tej funkcji podcałkowej. No i to właśnie teraz zrobimy w tym filmie. Ja może zacznę od tego, że jeszcze tę funkcję tutaj, którą mam w wyniku, troszkę uproszczę. Bo tutaj mam minus 243 razy jakieś ułamki, to mogę to wymnożyć. 243 razy 1 trzecia to będzie minus 81 razy u do trzeciej. Minus i minus, czyli będzie plus. 243 przez 5 akurat się nie dzieli, więc zostawię to w takiej postaci. Razy u do piątej dodać dowolna stała c. No i teraz muszę u wyrazić jako funkcję x. No to zacznijmy od tego pierwszego podstawienia. Przypomnijmy sobie, to było, że x to jest 3 sinus teta. Może, żeby nie musieć tam ciągle zaglądać, to ja tutaj sobie przepiszę, że x to jest 3 sinus teta, a co to było u U to było cosinus teta, czyli U jest równe cosinus teta. No i chcielibyśmy wyrazić U jako funkcję x, no mógłbym napisać tutaj, podzielić przez 3, na przykład to równanie, napisać, że x przez 3. To jest sinus theta. Powiedzieć, że teta to jest arkus sinus od x przez 3, a następnie u to jest cosinus od arkus sinusa od x przez 3. I to by było prawda, tylko że to jest takie trochę nieeleganckie, nieładne wyrażenie. Pokażę, że można to zrobić prościej za pomocą takich funkcji bardziej elementarnych, jak funkcji wielomianowych, pierwiastków. No to jak to zrobić? No skoro wiemy, że x przez 3 to jest sinus teta, a u to jest kosinus teta, no to można teraz na różne sposoby szukać związku między sinusem i kosinusem, no i pierwsze, co się tutaj mi nasuwa, to jest taki pomysł, żeby skorzystać z jedynki trygonometrycznej, żeby przeliczyć sinus na kosinus. Bo wiemy, że kosinus jest dodatni, więc wiemy, że kosinus to będzie dodatni pierwiastek z 1 minus sinus kwadrat teta. Tutaj z jedynki trygonometrycznej korzystam. No i teraz, jeżeli. Sinus teta to jest to samo co x przez 3, no to mogę tutaj podstawić za sinus teta x przez 3, czyli będę miał 1 odjąć x przez 3 do kwadratu. No i udało mi się, wyraziłem u jako funkcję xa. No ale można też było jakoś inaczej wpaść na, to, na, to samo, na ten sam wzór. Można na przykład narysować sobie taki pomocniczy trójkąt prostokątny i powiedzieć, że tutaj mamy kąt prosty i teraz Sinus teta, powiedzmy, że teta to jest kąt, który się znajduje tutaj. Sinus teta to jest stosunek przyprostokątnej, która przeciwko naprzeciwko kąta teta, do przeciwprostokątnej. No i ten sinus jest równy x przez 3. No powiedzmy, że to jest ta przyprostokątna naprzeciwko kąta teta, a tutaj przeciwprostokątna wtedy jest równa 3. No i sinus teta wtedy jest oczywiście równy x przez 3. A czemu jest równy ten drugi bok? Ta druga przyprostokątna, jaka jest jej długość? No to możemy obliczyć stwierdzenia Pitagorasa. Że to jest przeciwprostokątna do kwadratu, czyli 3 do kwadratu, odjąć x do kwadratu. Czyli to jest pierwiastek z 9, odjąć x kwadrat. No to czemu jest równy kosinus wtedy? Teta, no kosinus teta wtedy to jest stosunek przy prostokątnej, właśnie tej tutaj na dole, tej leżącej przy kącie teta, czyli pierwiastek z 3, czyli akurat to już policzyłem, że to jest 9 minus x kwadrat. Podzielone przez 3, bo taka jest długość przeciwprostokątnej, no to mogę napisać to w takiej postaci, że to jest 1 trzecia razy pierwiastek z 9 minus x kwadrat, a jedna trzecia to jest pierwiastek z jednej dziewiątej, czyli mogę tą jedną trzecią wciągnąć pod pierwiastek i napisać zamiast tego 1 dziewiąta razy to, co było pod pierwiastkiem, 9 minus x kwadrat. No i jak teraz wymnożę, to dostanę pod pierwiastkiem 1 odjąć x kwadrat przez 9. No to jest dokładnie to samo, co było tutaj. Więc tak czy inaczej mogę moją funkcję ostatecznie przedstawić w takiej postaci, że to jest minus 81. No może jeszcze tutaj taką drobną modyfikację wprowadzę, że zapiszę to w postaci, że to jest 1 minus x kwadrat przez 9, powiedzieliśmy, że to jest właśnie dokładnie tyle. Do potęgi jedna druga. A to po to, że tutaj będę jeszcze tę jedną drugą potem mnożył przez 3, przez 5. Więc będzie mi wygodniej to tak zapisać. Czyli to będzie u do 3, a u to jest tyle. Czyli to jest 1 minus x kwadrat przez 9 do potęgi 3 drugie. Dodać 243 podzielone przez 5 razy u do 5. Czyli 1 minus x kwadrat przez 9 do potęgi 5 drugich. 5 razy 1, druga. Dodać dowolna stała c. No i to jest wynik naszego całkowania, zapisany już jako funkcja zmiennej x, czyli tej zmiennej, która występowała tutaj w funkcji podcałkowej. Czyli zakończyliśmy ten długi proces całkowania i dostaliśmy wynik w takiej postaci. No, wygląda on może dosyć nieprzyjemnie, może trochę skomplikowanie, no ale widzimy, że nawet... Taką funkcję jak, jak ta, której tak na pierwszy dokładnie nie wiadomo jak całkować, daje się stałkować, jak się zrobi jakieś sprytne podstawienia po drodze, i dostajemy funkcję, która znowu jest funkcją jakichś pierwiastków podniesionych do potęgi trzeciej, do potęgi piątej.